31 stycznia 1997 roku to dzień, w którym rozpadło się życie rodziny 10-letniej Angeliki Rutkowskiej z Koła. Dziewczynka ubrała się w granatową kurtkę z czerwonymi pasami, ciepłe buty i wyszła na podwórko pobawić się z kolegami i koleżankami. Do domu już nie wróciła. Kiedy dziadek chciał ją zawołać na obiad, zorientował się, że dziecka nigdzie nie ma. Od tego czasu minęło ponad 26 lat, a śledztwo nie posunęło się ani krok do przodu. Cały czas nie wiadomo, czy dziewczynka żyje, a jeśli tak, to gdzie się znajduje. Po raz ostatni dziesięciolatka była widziana właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, na skrzyżowaniu ulicy Kajki i Pułaskiego. Sprawą poszukiwań Angeliki przez wszystkie te lata zajmuje się jej ciotka, która twierdzi, że nie spocznie, dopóki nie dowie się, co stało się dziewczynce. Ona cały czas wierzy, że dziecko żyje. To już w tej chwili dorosła kobieta. Ciotka Angeliki ma pretensje do policji i prokuratury. Uważa, że śledczy nie robią wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, co stało się z Angeliką i czy jeszcze żyje. Minęło już 26 lat od czasu, jak Angelika zaginęła. Czy w tej sprawie w ogóle coś się dzieje? Pojawiają się różne informacje, no ale niestety no policja nie sprawdza po prostu tych różnych wątków, prawda? Także wszystko stoi w miejscu. A wy próbowaliście jakoś interweniować, żeby to śledztwo ruszyło znowu? Tak, zgłaszany był składany wniosek o wszczęcie śledztwa na nowo. Odbyła się sprawa w tym i no, umorzone zostało po prostu, tak? Żeśmy zaskarżyli to umorzenie. Ponownie przyszło pismo, że jednak nie. A chcieliście, żeby Poznańskie Archiwum MIK się zajął sprawą? Tak, chcieliśmy. Napisałam właśnie niedawno, nawet mam tutaj pismo sobie skserowałam i dostałam odpowiedź, że niestety nie, bo no nie interesują się sprawą Angeliki z tego względu, że koło się zajmuje tą sprawą na bieżąco i tak dalej. Oni tylko mówią, że się zajmują, ale tak jest. Tyle lat już minęło, no to może pojawiają się różne nowe informacje, więc należałoby to od nowa zacząć, prawda? Teraz dzieci są już dorosłe, każdy już inaczej rozmawia w tej sprawie, także można by było coś uzyskać więcej. A może pani powiedzieć, dlaczego to pani się zajmuje sprawą szukania Angeliki, a nie jej mama? Znaczy to jest wspólne, to nie jest tak, że się sama zajmuję, bo to właśnie niektórzy też pytają. Po prostu siostra jest chora, ona też choruje trochę, no jest, bo po prostu jest inna, może już się też pogodziła raczej z tym, tak bardziej podeszła do sprawy, już nic się nie dzieje, nikt nam nie chce pomóc, a ja jestem bardziej taka, wie pani, że nie popuszczę, nie odpuszczę, nie? Trzymamy się tej wersji, no i że jednak może jest inaczej, że jednak gdzieś jest, prawda? A mówię, była taka sytuacja tu w tej całej historii się pojawiła niedawno nawet też, no że mogę sądzić, że może tak być, tak? Bo taką kobietę jedną odnaleziono, co też nikt nie wiedział, kim jest i po prostu ona też była nieświadoma, miała tak psychikę po prostu chorą, że nie wiedziała, co się dzieje, kim jest, jak jest. Nawet byliśmy, bo podejrzewano, że to jest Angelika. Byliśmy w tej sprawie w Niemczech, pojechaliśmy do Niemiec aż w tej sprawie, zbyliśmy DNA i tak dalej, tak? No także wiem, że taka sytuacja może się zdarzyć, prawda? No. A czyli najgorsza jest ta niewiedza? O, to tak, to jest najgorsze, tak. No nie wiemy, co się stało, czy jest, czy jakaś krzywda jej się dzieje, czy co się w ogóle stało, tak? Chcielibyśmy się dowiedzieć po prostu. A tamten dzień, 31 stycznia 1997 roku, pamięta pani go dobrze teraz po tylu latach? Pewnie, no to powiem pani, że tutaj to jest tak, jakby to było wczoraj, tak? Wszystko pamiętam, dokładnie, gdzie stała, tutaj w tym miejscu stała, jak ją babcia ubierała, wszystko po kolei. Także to jest takie świeże wszystko, że nie da się zapomnieć. A my tutaj odwiedziliśmy te miejsca, w których Angelika się bawiła, czyli te ulice w okolicy, Plac Zabaw, Rzeka Warta i Most. To były tereny, które były dokładnie sprawdzane wtedy? Znaczy nie. Psa nie było, po pierwsze. Nie było psa. Nie dano nam psa, bo że jest moim suka ma cieczkę. Co teraz wiem, że to jest nieprawdą, bo to nie przeszkadza w poszukiwaniach. Nie dostaliśmy psa. Nie było nurków, chociaż, bo każdy myślał, że po prostu woda, no bo jakieś tam dzieci się bawiły, ale nikt nie stwierdził, że była tam Angelika. Teraz rozmawiam z dzieciakami, które są dorosłe już i każdy twierdzi, że do wody oni dochodzili, bo Angelika się bała wody bardzo. A taka możliwość, że ona na przykład uciekła z domu, też odpada? Nie, nie, to całkowicie nie. Ona nie odeszła nigdzie sama do szkoły, nie chodziła, dziadek ją prowadzą, wszystko, ona sama nigdzie by nie poszła. Tutaj, tylko to ta Kajki ulica to była jej taki rewir. Pomarańczowy samochód, ona rozmawiała, ale nie widział, czy nawsiadła tam, prawda? I to zgłaszał policji i to jest ten wątek po prostu, nie wiem, do tej pory jakoś omijany. No mam żal, bo policja cały czas twierdzi, że oni wszystko robią, ale jest nieprawdą. Policja cały czas zakładała od początku, że wpadła do wody. To jest takie, oni cały czas, pewnie wpadła, ciało nie zawsze wypłynie i to takie jest. Tylko dlaczego nie szukali, prawda? Dlaczego nie było nurków? Dlaczego nie dali psa? Takie to wszystko jest tak im wygodnie po prostu. Utopiła się, żeby nie szukać, nie działać i koniec. I w tej piwnicy to taki kawałek taki wykopali na
troszkę, nawet nie głęboko, wykopali taki kwadracik, wykuli tej posadzki, bo tam była posadzka, no i sobie takie żarty robili, stwierdzili, a tu nic nie ma, tam dalej też nic nie będzie. Mąż właśnie z synem zakupili sprzęt, całe łopaty, to wszystko, takie wykrywacz, to wszystko, lampy, no i tam pojechaliśmy, no to wykopali, no to mąż wykopał pod tam prawie, że pod szyję, taki wielki, wykopali tą, że można było wejść, prawda? No ale nic tam, no dobrze się nic nie znalazło, no ale pokazuje to, jak oni szukają, prawda? Czy pani ma jakieś podejrzenia wobec tych kolegów, z którymi Angelika się w tego dnia rzekomo bawiła? No mnie się wydaje, że po prostu mogą mieć wiedzę jakąś, tak, na temat zaginięcia, tak mi się wydaje. Albo coś widzieli i boją się powiedzieć, bo może kogoś znają, nie wiem, no tak mi się wydaje, po prostu uciekają, nie chcą rozmawiać, to jest takie dla mnie dziwne, prawda? Bo jeśli coś nie wiem, no to mówię, nie wiem, czy tam jak, a nie uciekają, chowają się, takie dziwne zachowanie. Liczy pani, że ruszy ich kiedyś sumienie? No nie wiem, jak do tej pory już nie ruszyło, no to już wątpię. Przecież to już dorosłe osoby, prawda? Ciotka zaginionej 26 lat temu Angeliki Rutkowskiej twierdzi, że policja niewiele robi, by ją odnaleźć, a przynajmniej wyjaśnić sprawę jej zaginięcia, czy w ogóle żyje, czy nie, a za niespełna 4 lata sprawa się przedawni. Czy faktycznie jest tak, że nic nie robicie? Sprawa zaginionej 10-latki nadal jest w toku. Zapewniam, że cały czas wykonujemy czynności w tej sprawie, zarówno policjanci z tutejszej jednostki, jak również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Sprawdzane są wszystkie poszlaki, wszystkie informacje, które spływają do nas w tej sprawie i zapewniam, że ta sprawa nie została odłożona na półkę. Cały czas jest w naszym zainteresowaniu i cały czas wykonujemy czynności w tej sprawie, tak aby wyjaśnić ją do końca.